Haha, witam bardzo serdecznie w specjalnym wideo w unboxingu. Dzisiaj mamy... Uwaga, kamera idzie. O, mamy Nintendo Wii i Valdi Box od Szyski. Więc będzie się działo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z jakiej to okazji, powiecie? No, przekroczyliśmy 500. Bardzo wszystkim dziękujemy, widzom. I dziękuję za cały dotychczasowy feedback. I chciałem właśnie wam podziękować i właśnie w współpracy z Szyską właśnie mamy ten Valdi Box. I zorganizujemy wspólnego live'a. I będziemy robić konkursy, będziemy rozdawać. Będzie się działo. Znaczy Nintendo Wii akurat nie będziemy rozdawać. Tylko mówię przy okazji, miałem robić dawno ten film. Tylko te z Valdi Boxa będziemy rozdawać. Większość tych rzeczy, dobra. No to teraz co? Otwieramy. Pyk. A, żeby to było takie... Ej, dobrze, idzie. Idzie. Taki nożyk. Inny niż ostatnio. Ale myślę, że damy radę. Tak delikatnie robię, żeby... O, dobra. A Nintendo Wii pokazuję, bo będą live'y z niego, tylko muszę dokupić sobie dysk twardy, żeby mieć, bo też odblokowany, żeby była biblioteka Wii i gaczka, znaczy GameCube'a. No dawaj, a tu, Szyszka zabezpieczył dobrze. O, dobra. Dobra, jest. Dobra, teraz tak zrobimy. Teraz tak. I pyk. Mamy to, dobra. To tak będziemy robić i teraz tak. Co my tu mamy? Tokyo Game Show. Gdzieś tam... No, bulletin, czy jak to się tam nazywa, zobaczymy. A, czekajcie, żeby tu, o. Zaraz wam tu tak pokażemy. Kuźwa, kupa kabli. A, mapa. Kuźwa, to jest góra, dół. Tak, to jest. Tu mamy tak. I tu mamy tak. Mam nadzieję, że widać. Dlatego, a od razu powiem, już mam statyw. Ewentualnie też mam lampkę i też mogę przyczepić kamerę ten i będzie w stałym miejscu do tych przeglądów książek i prasy, żeby wam się w główkach nie... Psium zrobiło. Dobra, co my tu mamy? Mamy podstóweczki. To jest ta Armored Core 6. Tak, tu ta seria mechów. Co ma genezę chyba na Playce. No, dawne dzieje. Tak, ci twórców Dark Soulsów. O, zobaczymy, czy to łapie w ogóle. Coś tam łapie. Troszkę tego jest. Pyk. Pyk. Pokażemy wszystko ładnie, pięknie, żeby to było na tip-top. Pyk. Tak, bo to niedawno miało chyba premierę. W zeszłym roku, 2023. O. No walki meków, no co dużo mówić, no.
wrócili do swoich korzeni, twórcy. Dobra, tak. Jeszcze trzy mamy. Tak. Tak. I tak. Dobra. Pierwsze rzeczy mamy za nami. Teraz my tu mamy, naklejki mamy. Ło kuźwa, ile tego jest? Ło kuźwa. Naklejki z cyberpunka, czyli największe rozczarowanie, a później jak już wszystko połatali, to się okazało, że to jest dobra gra. I szczególnie DLC wyszło, chociaż ja nie miałem możliwości zagrać jeszcze i nie mam czasu. A tu patrzcie, ile tego jest, kochani. Kupa tego jest. Tu mamy kolejne, chyba też, tak, też naklejki. Pytanie, z czego to jest, jakiś łożeł? Uźma, co to jest? Bandai Namco. No może też z tego Armored Core. Ja aż tak się nie znam. Tak, Armored Core. Tak, mamy tutaj potwierdzenie, że też... Armored Core, szóstka. Dzisiaj koszulka Avengers. Mała reklama musi być oczywiście, gdzie to. Tak jest. Dobra. Teraz mamy... Co my tu mamy? To nie wiem, no... To? Co to jest? Jakieś japońskie coś? Nie wiem, co to kuźwa jest? A! Wszystko przyjedzie, to powie, co to jest. Nie wiem, co to jest. Podkładka pod coś. Pod piwo? A takie duże? No, pokażę wam z drugiej strony. Nie mam pojęcia, co to jest. Tu co jest? To chyba wszystko jest z Armored Core. Co to jest? Jest coś, co ja tu mogę... Zobaczymy, co to jest. O, mamy coś takiego. Primavera, France, Sega coś. Sega! To jest... A, to są te. No... No, wszywka, o. Co się na plecach, no... Swego czasu to było bardzo popularne. Prasowanki kiedyś były popularne, pamiętam jak w Brawo, czy tam w tych Brawo Sportach, w tych innych czasopismach, pamiętam jak swego czasu to było bardzo popularne. A potem właśnie te wszywki. Znaczy wszywki to już były od zawsze. Dobra, mamy trochę tych sztuk jest. O, tyle. Teraz jedziemy tu. Już są... Teraz wam pokażę, że troszkę się to wyciściło. O, tu jest to, co już pokazałem. A tu już grubsze rzeczy są. Jakby nie było, że tylko jakieś ochłapy zostały. Tu mamy, bo plakaty. Mamy kilka plakatów. Czekajcie. Bo to nie jest takie proste. Jakbym nie potargał. Ja chłopak zdolny. A, Crusader Kings trójeczka. Tak jest. Czyli gra w stylu, no wiadomo, tam Europa Universalis. Dobra gra, to jeśli ktoś lubi takie złożone gry, to... Ja swego czasu lubiłem grać w Europę Universalis. Więc propsik jest. Dobra, co my tu mamy? O, tu więcej jest w tych naklejek. Więcej naklejek. Można sobie całą ścianę wytapetować. Jeszcze jest. To co? A, naklejki. Tak, naklejki, ale z czego innego. Wiedźmin. Wiedźmin, kochani. Wiedźmin. Czyli The Witcher. Przepraszam, The Witcher. Znaczy nie, no to jest Wiedźmin? Chyba Wiedźmin.
Nie no, Wiedźmin. Wygląda mi na Wiedźmina. To kolejny, dobra, teraz kolejne plakaty. Tylko czekajcie, bo tu jest pomieszany. Tak. Kolejne plakaty. Tym razem też za Romo Red Court szóstki. Czy dobre gadżety? Dobre gadżety poszły. O, fajne plakaty. W ogóle mechy to dobra tematyka, no gry różnie wyszły. Ja najbardziej dobrze wspominam Sogo z czasów PC-ta tych 98, 9. To była dobra gra. No i były też strzelanki arcade'owe z mechami. Wiadomo. Dobra, kolejne naklejki. Tym razem Total War, Warhammer trójeczka. No, uniwersum takie, które odcisnęło duże piętno na popkulturze. I gry planszowe, wiadomo. Gry fabularne, właściwe. Bo zaraz ktoś mnie tu opierdoli. No i gry komputerowe różne, lepsze, gorsze. A Total War, no to seria jest bardzo dobra. Gier strategicznych takich z przytupem. Dobra, teraz tak. Teraz mamy kolejne pocztówki, to była coś. Kolejne pocztówki z Armored Core. Tak? Tak. Ja bym się nie powtórzył. Kolejne plakaty. Co my tu mamy? Cyberpunk 2077, kompendium wiedzy. Od razu wam pokażę. Czyli jak kiedyś w każdej grze była instrukcja obsługi, to teraz to jest rarytas, kochani. Rarytas to. To nie są tanie rzeczy. Tak jest. Tu jest. Co to jest? Jest jakiś kompendium, czy instrukcja? Gdzie to kuźwa jest? To mapa? Zaraz wam pokażę. Night City. A, to chyba mapa jest. Teraz zobaczymy. Night City, miasto marzeń. Tak, to jest mapa. Nie wiem. Dobra, mamy. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że dobrze widać. Tego nie powtórzę, bo to nie zdarzyło. Trochę tego też jest. Więcej. O kurwa. Właśnie czekajcie, żebym się tutaj nie dziabnął. Jeszcze więcej. I teraz tak. Teraz mamy kolejne. Coś takiego. O, i teraz pokażemy to z bliska. Co my tu mamy? El Coyote. No to cyberpunk jest, no. Czekajcie, tylko sobie to, o. Zdejmę to i tak. Pyk. Tak, ta mapa też jest oczywiście. Pyk. I pyk. Pacyfika, czyli jakiś Miami. Czekajcie, bo tu jest zakładeczka do tego. Pyk. Tak, akurat włożę zakładkę z powrotem. He. No nie włożę, dobra. Idziemy dalej. Breloczek. A jak. O, spadem. Ale. O, breloczek. Breloczek. Zawsze na propsie, nie? Teraz co my tu mamy? Teraz mamy chyba jakieś karty. Co my tu pisze? Endless Dungeon. O Jezu. Karty? Karty. Karty, kochani, z gry Endless Dungeon. No karta, no karta. No i tam jest saloon, pisze.
O, postacie są. O, pyk. No nie grałem, to się nie wypowiem za bardzo. Pyk. Wszystko pewnie grał, to się wypowie. Nie widziałem, że to jest Endless Dungeon, on w takie gry gra, ale się okaże. O. Pyk. Pyk. Dobra. Łoś mordę, Jezu. O, jest. I tu ile mamy? Mamy cztery zestawy i teraz przechodzimy do rzeczy. O. Może tak pokażę, o. Żeby nie pokazał od razu, jakie to są gry. Więc tak. Jedziemy z tym koksem. Teraz już idziemy na bogato. Teraz, gdybyś znał te tytuły tych gier, to by było dobrze. Isin. Like a Dragon, a to jest Yakuza, któraś tam część. No ja nie jestem fałszem, to się nie wypowiem. Zawsze chciałem zacząć tą serię, to jest chyba ta dalsza. Bo Like a Dragon to teraz zmienili nazwę, żeby to było ten. Po prostu, że jest Yakuza, no. O, mamy tu wersja na PS3. O, pokażę wam instrukcję, bo jest kolorowa. To czasy jeszcze były. A, o. Teraz... Ło! Jakieś paragony latają. Japońskie. O, pyk. 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 Piku, piku. Cyk. O. Mamy jakieś... Pokażę wam, jak wyglądają japońskie paragony. Ja pierwszy raz w życiu widzę. Cian, cin, cion, cium, 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 cium. Konnichiwa. Sake, sake. Dobra, to mamy Isin Yakuzkę. Teraz idziemy z kolejną grą. Tak polecimy. Fortnite. No Fortnite, po prostu Fortnite. No. Tylko nie wiem, czy tu jest, jak tu jest kod, czy pudełko, ja nie wiem, jak to jest. PSN voucher code. Nie wiem, jak to tak. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Wszystko mi powie. O co chodzi dokładnie? To jakiś DLC, czy co? Dobra, jeszcze tu mamy, o, tu mamy coś fajnego. Film Miyazakiego, teraz ostatni film Chłopiec i Capla w kinach. To jest Spirited Away, ale jak to po polsku? A, W Krainie Bogów, dobra, mamy to. Dobra. Zobaczymy. A jest, dobra. Wszystko je. Tu mamy grę. No pudełko. No okładkę. No nie ma okładki. Mamy same ten. O. Need for Speed Undercover. Na Xbox 360.
I na koniec, czekajcie, zobaczę, czy... Mamy muzykę z cyberpunka. Na dwóch płytach, o. O, mamy to i mamy to. O, tak. I tu jeszcze naklejki do tego. O, pokażę wam. A i kompendium wiedzy jest też, o. Czyli z gier mamy undercover, no te Fortnite to nie wiem za bardzo. No i Yakuza. Dobra. Dobra, że później to poukładam. Teraz przechodzimy do prezentacji Wii. Już... Ja wiem, że kilka miesięcy temu kupiłem, ale jakoś no nie jest w idealnym stanie, ale dużo nie dałem. Teraz, o, mamy tu. Tak. 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 Jedynie tutaj. A, tu mamy włożone już, że można, odblokowane jest. Jedynie czego tu nie ma, o tu, klapki nie ma, tu powinna być klapka, no to światło nie wiem czy złapie, dobra. I teraz pokażę na szybko jak kabelki wyglądają, bo już nie będę się z tym bawił. Wii tu, wow, czekajcie, źle pokazuję. Poczekajcie. Wii tu HDMI musiałem dokupić osobno. I tak, tu mamy... Czekajcie, bo nie widzę. Tu mamy kabelki. Tu mamy ten... kontroler. Tu jest ten sensor bar. O, tu jest ten Wii Lodge, czy jak to się nazywa. Dobra, to jest i to, ten, to jest i tu jest zasilacz, kabelki, no, kabelki, o, dobra, no to by było na tyle, więc spodziewajcie się, że będzie za niedługo live i to, no, z Wii to poczeka, jak poczekało, to poczeka jeszcze. A jest, będzie rozdawanie z tego, będzie będą konkursy, będzie te, będzie się działo. Więc co mi pozostało? Pożegnać wszystkim, podziękować za dotychczasową działalność, za feedback. Jesteście najlepsi, gdyby nie wy, to nie byłoby mnie. Bez was, bez waszego wsparcia nie byłoby niczego. Dziękuję bardzo wszystkim. Widzimy się na następnych unboxingach, vlogach, obiecanych już od dawna, ale za niedługo naprawdę będą. Ale zamiast tego są częstsze live'y niż w ostatnim, niż na przykład 3 miesiące temu. Więc dziękuję bardzo wszystkim i widzimy się na następnych nagraniach. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc, i haha, i haha, i jeszcze raz, i haha!